Bu! Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w wersji takiej niezbyt ładnej, ale stwierdziłam, że zrobię sobie maseczkę. Wieczorem wychodzimy ze znajomymi, jak Daniel wróci z pracy, więc chcę trochę zregenerować moją buzię. A tymczasem powiem wam, że jest bardzo gorąco dzisiaj na dworze. Jestem tak luźno ubrana, zwykła taka bluzeczka i shorty. Później pewnie będę się przebierała, ale na razie nie chcę, żeby mi było za gorąco, więc taki luźny strój. A tutaj leży sobie moja dama i odpoczywa. Leży i odpoczywa, tak? Głaskaj mnie, powiedz, głaskaj. Głaskaj mnie, tak? Lila, lilaku, prosiaku. Zawsze jak robię maseczkę, to prosicie mnie, żebym pokazała wam, co to takiego jest, więc pokazuję, jest to taka maseczka czarna z AliExpress. Ja wiem, że niektórzy z was nie zamawiają, boją się testować takich maseczek z Chin, ale powiem wam, że mi się sprawdza fajnie. Ja zamawiam często i nic mi tam się złego z buzią nie dzieje. Ok, jak widzicie, ściągnęłam czarną maseczkę, nałożyłam później maskę nawilżającą, żeby zregenerować troszeczkę moją buzię i nałożyłam ten koncentrat kolagenowy z dr Irena Eris. I tak naprawdę moja buzia jest gotowa do nałożenia makijażu, ale jeszcze tego nie robię. Chyba jak Wiki pójdzie spać, to się pomaluje dopiero. Wika, przywitaj się, jeszcze się nie witałaś, zdjęłaś buta, tak? Idziemy na spacerek? Wiki, idziemy na spacer? Ach, te buty. Ach, te buty. Fu, tak? Nie lubisz ich? Kto tak pięknie stoi, a butów nie chciałaś? A butów nie chciałaś nałożyć, tak? Idziemy się troszeczkę pochuśtać, Wika. No nie siadaj tu może, nie siadaj. Jedziesz? Wika, gdzie jedziesz? W świat? Jedziesz w świat? Brum, 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 brum. Co to za mina? Zamiast zrobić coś pożytecznego, to ja spałam z tą księżniczką prawie 1,5 godziny. Tak? A ty ukradłaś mamie telefon znowu. Mogłam za ten czas zmontować film, pomalować się, nie chcę tego, a wolałam sobie pospać. No cóż, życie. Jest Lila? Kochasz Lilę? Kochasz Lilę? Aj, kochasz! Trzeba się zbierać, kurczaku. Trzeba się zbierać i zaraz jedziemy. Daj rączkę, mama ci pomoże wstać, daj. Nie? Dobra, to nie. E? My za chwilę jedziemy do Championa ze znajomym i z Danielem, ale najpierw trzeba się zebrać, ruszyć tyłeczek, a nikomu się nie chce ruszyć tyłeczka. Czyje to takie stopy małe? Ach, ta miłość. Ach, ta miłość. Widzicie, makijaż mam już zrobiony, oczywiście taki delikatny, skończył się mój ulubiony podkład z L'Oreala, ale chyba jakoś to przeżyję. Muszę sobie kupić nowy. Więc makijaż taki delikatny, teraz tylko muszę wybrać, w co się ubrać, ale jest tak gorąco, że na razie nie chce mi się myśleć. A ty, panno, przebierasz się? Co to znaczy? Co to znaczy? Dobra, idziemy się ubierać. Wujek Emil, możesz pomachać. A no, no to tam byśmy się mogli...
Ale wiesz, jak to się... No to chyba tą bajką. No ale najpierw start na dłuższy, a później tu jest prawo-lewo. No to szybko, bo czas ci chyba leci. To puści czaj. Tam to mówię. Kochani, jak widzicie, wróciliśmy do domu. Powiem wam, że było mega fajnie. Oczywiście mamy cudownych przyjaciół i cudownych znajomych. I będziemy kłaść się spać. Jak widzicie, ja już jestem przebrana, jest mi strasznie gorąco. Za chwilę idę pod prysznic, zmyję makijaż. I co? Widzimy się już jutro. Pa, pa! Dobranoc! Kochani, witam was w drugiej części tego vloga. Ja właśnie zabieram się za wybielanie zębów. Będę teraz dawała żel wybielający w nakładki, później nakładała ten preparat na zęby i 10 minut będę tak w nim siedziała. Więc stwierdziłam, że pokażę wam, jak to wygląda i powiem wam szczerze, że sama pierwszy raz to robię, więc mam nadzieję, że wyjdzie mi to dobrze. Tutaj jest ten żel chyba, dobrze mówię? Tak, tak? Także, więc z tego co wyczytałam, trzeba nałożyć trochę żelu tutaj, wszędzie. O, na górną i na dolną część. Więc nakładamy, teraz się zastanawiam, która to górna, która dolna nakładka, no ale dobra. Może jakoś dam radę, okej. Żel jest nałożony, całkiem sporo go tu idzie, więc mam nadzieję, że mi go starczy. I teraz już będzie śmieszniejsza część, więc nie wiem, czy wam to do końca pokażę. Otwieramy i smarujemy sobie zęby tym pierwszym preparatem. Nie wiem, czy on... Okej, leci. I później musimy trzymać tak zęby, żeby ich nie zmoczyć. Okej. I wkładamy nakładkę. Bieliłam już sobie zęby pierwszy raz z 14. I powiem wam, że jedyne co zauważyłam, to na pewno trzeba nakładać mniej tego żelu, bo nałożyłam go zdecydowanie za dużo. No nie było to jakieś mega przyjemne. Ja mam taki odruch, tak jak wam mówiłam, że od razu mi się to wszystko cofa, ale do przeżycia. Jeszcze tylko 13 razy i koniec. Mam nadzieję, że będę miała ładne, białe zęby. A tymczasem idę się malować. Słuchajcie, dzisiaj nie miałam kiedy nagrywać, ale naprawdę tyle się dzieje. Trochę tańczyliśmy, byliśmy na zakupach, później odwiozłam Daniela na wieczór kawalerski. Byłam u koleżanki, ale chciałam powiedzieć, że stała się rzecz niesłychana. Daniel ma Instagrama. To jest naprawdę nie do pomyślenia. Nie sądziłam, że ta chwila kiedykolwiek nadejdzie. Więc jeśli macie ochotę go obserwować, to tutaj macie nazwę. Smietana dokładnie, 93. Oznaczam go w swoich zdjęciach, więc serdecznie zapraszam. Na razie ma jedno zdjęcie z Wikusią. Ale nie bójcie się, na pewno będzie ich więcej. A tymczasem ja już w piżamie, kładę się spać, więc życzę wam udanej nocy. Pa, pa!